Jacek Dziękiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan senator Bogdan Klich, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, co można zrobić, żeby życie polityczne, żeby debata publiczna była lepsza po śmierci Pawła Adamowicza? No przede wszystkim opanować emocje, zwłaszcza te złe emocje. Takie emocje, które dyktują wielu, nie tylko politykom, ale także tym ludziom, którzy uczestniczą w życiu publicznym, nie sprawując żadnych funkcji. Opanować złe emocje i sprowadzić politykę do właściwych rozmiarów, to znaczy do rozmiarów debaty o tym, co jest ważne dla kraju, a nie debaty o ludziach. Nie atakowania ludzi, tylko dyskusji o tym, jak wygląda teraźniejszość i jak powinna wyglądać przyszłość. Mam porównanie, dlatego że w Parlamencie Europejskim, w którym byłem w jednej z poprzednich kadencji, dyskusja dotyczy tego, co dalej zrobić ze sprawami ważnymi. A nie personalnie. A nie personalnie. Za złe emocje w Polsce odpowiedzialna jest również Platforma Obywatelska? Za złe emocje w Polsce przede wszystkim odpowiedzialni są ci, którzy od 1993 roku rozkręcają taką kampanię agresji. No, przypomnijmy, że w 1993 roku mieliśmy do czynienia z pierwszym w historii Polski spaleniem kukły urzędującego prezydenta, prezydenta Wałęsy, podczas słynnego marszu na Belweder, w którym uczestniczyli i prezes Kaczyński, i prezes Glapiński, i pan Antoni Macierewicz. To środowisko niestety rozkręciło tę spiralę, która później wchłonęła także innych. Ona uległa gwałtownemu rozkręcaniu w ciągu ostatnich 3 lat i można powiedzieć, że to rozkręcanie tej spirali nienawiści, agresji przede wszystkim, także pogardy, ma nowy element, to znaczy częściowo zostało zinstytucjonalizowane, dlatego że zostały weń włączone także urzędy i instytucje publiczne. Mowa nienawiści została zinstytucjonalizowana przez instytucje państwowe? Nie, chcę powiedzieć o tym, że pojawił się nowy element, to znaczy pojawiły się niektóre instytucje publiczne, zaangażowały się w tę spiralę, o której mówimy. Mam na myśli tutaj chociażby telewizję publiczną. Platforma zamierza bojkotować telewizję publiczną do momentu, kiedy nie zostaną dokonane zmiany w zarządzie TVP. Trudno sobie wyobrazić, żeby prezes Jarosław Kaczyński zgodził się na zmianę prezesa TVP Jarosława Kaczyńskiego, czyli co, przez najbliższy rok nikt z Platformy nie wystąpi w TVP? No tak, taka decyzja została podjęta przez zarząd. Ja słuszna? Osobiście, jak najbardziej słuszna, dlatego że mamy doświadczenia ze stanu wojennego i wiemy o tym, że telewizji, która jest ramieniem propagandowym rządu, nie należy akceptować. A zachowanie programów informacyjnych TVP podczas tych dramatycznych chwil, w czasie i po śmierci, w ciągu tych kilku dni po zabójstwie prezydenta Adamowicza, było absolutnie niedopuszczalne. Było czymś tak strasznym po prostu, co nie powinno się zdarzyć w ogóle w cywilizowanym państwie. Mówię o tym z wielkim bólem i z ciężkim sercem, dlatego że przecież jako oddelegowany przez Solidarność w 1990 roku przez 2 lata odbijałem krakowski ośrodek telewizji z rąk byłych jego szefów. Wraz z zespołem wprowadzaliśmy standardy BBC do telewizji postkomunistycznej. I to był heroiczny okres, w którym chodziło o wprowadzenie obiektywizmu w miejsce propagandyzmu. Propaganda została skutecznie zastąpiona na początku lat 90. przez obiektywne standardy informacji i publicystyki. I tak rzeczywiście, i to mam w pamięci, tamten heroiczny czas i jak widzę, co stało się z telewizją publiczną, jak ona zamieniła się w telewizję rządową, jak zamieniła się w ramię propagandowe rządu, to serce mi się daje. Widzi pan analogię między tamtym czasem a obecnym? Nie, to jest inny czas, dlatego że na szczęście w Polsce istnieją niezależne media, istnieją niezależne gazety. Ale patrząc na samą telewizję publiczną, kiedy pan patrzy, widzi pan, dostrzega pan podobne standardy, które były wtedy i które są dzisiaj? Myślę, że telewizja, nazywajmy jej publiczną, dlatego że ona przestała być po uchwaleniu w styczniu 2016 roku ustawy o podporządkowaniu jej rządowi. A jak nazywać telewizję? Telewizją rządową. To jest telewizja rządowa, to już nie jest własność publiczna, to nie jest własność obywateli. Telewizja przestała być obywatelska, została zabrana przez rząd obywatelom. Ja zresztą o tym powiedziałem dwukrotnie na
na antenie telewizji publicznej, telewizji rządowej w tamtym czasie, to znaczy w roku 2016, że stała się tubą propagandową rządu. I kiedy pan ostatni raz został zaproszony do TVP? Po drugim takim występie. I potem już nie, no bo trudno bywać... Czy 2 lata bez zaproszenia? 2 lata bez zaproszenia, 2 lata bez chęci chodzenia do telewizji rządowej. Nie zamierzam uwiarygadniać telewizji rządowej swoją osobą, zwłaszcza, że jak powiadam, mam ten epizod w swoim życiorysie 2-letni, znakomity i piękny, kiedy wprowadzaliśmy obiektywizm w ręce propagandy, miejsce propagandy. Robert Biedroń mówi, że to nie jest jego wojna i on nie zamierza przyłączać się do tego protestu, bojkotu. Dlatego nie rozumiem, dlatego że to jest tak naprawdę obrona wartości. To jest tak naprawdę obrona standardów z naszej strony w sytuacji, kiedy na wiele instytucji publicznych jest dokonywany zamach. Począwszy od telewizji, poprzez niezależne sądownictwo, poprzez organizacje pozarządowe. No, stworzenie Narodowego Instytutu Wolności, który rozdziela pieniądze publiczne pomiędzy NGO-sy z natury niezależne, jest niczym innym jak stworzeniem grupy podporządkowanych rządowi, wspieranych przez ten rząd organizacji pozarządowych. A zatem w wielu dziedzinach życia społecznego dokonuje się zamach na instytucje obywatelskie i próba podporządkowania ich rządowi. Mniej czy bardziej skuteczna? Jeżeli chodzi o media, to w przypadku TVP ten zamach jest skuteczny. A nie jest tak, że wy bojkotujecie widzów, a nie TVP i nie pracowników telewizji publicznej? Część Polaków ma dostęp tylko do TVP, do TVP Info. Przez to, że wy nie będziecie, że Platforma nie będzie obecna w tych kanałach, w tych telewizjach, w tych mediach, no to ucinacie sobie chyba jakąś formę komunikacji z Polakami, z częścią Polaków. Na szczęście są także inne formy komunikacji, jak na przykład nasza rozmowa na antenie telewizji internetowej. Nie wszędzie dociera internet jeszcze w Polsce, nie wszędzie docierają telewizje takie jak TVN czy Polsat. Ale także media społecznościowe, gdzie jesteśmy aktywni, które odgrywają coraz większą rolę. Będziecie aktywniejsi? Jesteśmy aktywni, to zresztą widać dlatego, że po raz pierwszy od 2014 roku, w roku ubiegłym, na jesieni ubiegłego roku posłowie, senatorowie Platformy byli bardziej aktywni aniżeli nasi konkurenci z PiS w przypadku zarówno ważnej konwencji Platformy, jak i ważnej dla PiSu konwencji PiSu. Po raz pierwszy od 2014 roku ta aktywność opisana przez profesjonalne portale była z naszej strony większa. I tak będzie dalej. A czy Platforma Obywatelska weźmie udział w spotkaniu piątkowym z premierem Mateuszem Morawieckim o tym, jakie można zmiany dokonać w państwie, żeby była mniejsza agresja, mowa nienawiści była mniej dotkliwa? No, taka decyzja będzie podjęta dzisiaj. Ja osobiście uważam, że przede wszystkim to, co należy robić, to należy egzekwować obecne istniejące prawo. Kwestia egzekucji prawa, kwestia wykonywania tego prawa jest sprawą zasadniczą. Zresztą państwo też piszą o tym w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Tu zgadzamy się w 100%. Po drugie, trzeba przygotowywać dobrze tych, którzy zajmują się w wymiarze sprawiedliwości, zajmują się tymi sprawami. Mam na myśli prokuratorów przede wszystkim, takich, którzy powinni wiedzieć, na czym polega mowa nienawiści i w jaki sposób ją można oceniać. No i po trzecie, wreszcie kwestia definicji mowy nienawiści jest kwestią absolutnie kluczową. I to są 3 rzeczy, które można przeprowadzić bez zmiany obowiązującego prawa, umówić się co do tego, czym jest mowa nienawiści, szkolić prokuratorów oraz egzekwować istniejące prawo, a dopiero potem zmieniać odpowiednio kodeks karny. Nowoczesna swego czasu chciała wprowadzenia ustawy o walce z mową nienawiści. Taka ustawa jest potrzebna, czy nie? Myślę, że tak. Myślę, że to umówienie się, o którym wspomniałem, odnosi do tego, czym jest mowa nienawiści, powinno zostać zapisane także w ustawie. Tego nie ma w ustawie. Tego nie ma w ustawodawstwie polskim. Myślę, że także powinny być wprowadzone kary w stosunku do tych, którzy z tej mowy nienawiści
korzystają, zarówno wypowiadając takie treści, nie tylko w stosunku do rozmaitych grup wyznaniowych, etnicznych, ale także w stosunku do oponentów politycznych. Bez względu na to, czy są politykami, czy są obywatelami uczestniczącymi w życiu publicznym, a zatem odpowiednie sankcje prawne powinny być wprowadzone w takiej ustawie. Jestem zwolennikiem także takiej ustawy obok tego, o czym powiedziałem wcześniej, to znaczy tego, co już w tej chwili bez nowej ustawy można zrobić. Jak powinna być uczczona w Polsce pamięć Pawła Adamowicza przez instytucje państwowe, pan jest senatorem, przez Senat, przez prezydenta może, premiera, powinien być Paweł Adamowicz pośmiertnie odznaczony? Przede wszystkim powinno się postępować godnie. Uczczenie świętej pamięci Pawła Adamowicza przez Sejm odbyło się w godnym nastroju. Troszkę gorzej jest w Senacie, dlatego że przygotowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie, który nie spotkał się z akceptacją ze strony naszych kolegów z PiS-u. Przygotowali oni ku naszemu zdumieniu. Projekt konkurencyjny. On jest projektem ogólnym, w zasadzie wyzutym z takich najważniejszych danych biograficznych o prezydencie Adamowiczu, a także nie zawierającym tego, co jest najważniejsze w jego przesłaniu, połączenia idei wolności i solidarności. Że wolność i solidarność są nierozłączne, że one muszą iść w parze, że musimy je rozumieć jako jedną całość, czyli tego dziedzictwa pierwszej solidarności, która nas wszystkich połączyła. Tak, i ja, i wielu kolegów znaleźliśmy się czy to w internowaniu, czy w więzieniach. Właśnie za tę wolność i za tę solidarność, które dla nas były nierozłączalne. I to jest dziedzictwo Pawła Adamowicza, które powinno znaleźć się w takiej uchwale upamiętniającej jego osobę. W wersji PiS-u nie ma ani słowa na ten temat. A szkoda, podobnie jak nie ma ani słowa na temat Europejskiego Centrum Solidarności, jak również Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zdaje się, że dla PiS-u w dalszym ciągu stanowi pewien problem. Senatorowie Platformy poprą taką uchwałę Prawa i Sprawiedliwości? Właśnie odbywa się komisja w tej sprawie. Moi koledzy zaangażowani w projekt, przede wszystkim senator Rybicki, w tej chwili nad tą uchwałą pracują. Na dzisiejszym porannym konwencie uzyskałem zapewnienie ze strony marszałka Karczewskiego, że ze strony PiS-u będzie maksimum dobrej woli. Myślę, że za kilkadziesiąt minut będziemy mówić kolegom z PiS-u. Sprawdzamy. Zapytałem o to, czy prezydent powinien odznaczyć pośmiertnie Pawła Adamowicza. Tak, jestem przekonany o tym, że prezydent świętej pamięci Paweł Adamowicz zasługuje na najwyższe odznaczenie. A rentę rodzinną powinna dostać rodzina Pawła Adamowicza? Wydaje mi się, że tak. Panie senatorze, proszę powiedzieć, co z Robertem Biedroniem? Czy macie problem z Robertem Biedroniem, który 3 lutego rusza z nową inicjatywą, nowym rozdziałem swojej politycznej biografii? Myślę, że problem z inicjatywą, z Robertem Biedroniem i jego inicjatywą polityczną ma przede wszystkim zmaganie o kształt instytucji demokratycznych w Polsce, dlatego że jeżeli Biedroń mówi, że to nie jego walka, mając na myśli walkę o niezależność telewizji, o przywrócenie publicznego charakteru telewizji polskiej, to tak naprawdę można sobie wyobrazić, że to samo powie na przykład o wymiarze sprawiedliwości. Można sobie wyobrazić, że także będzie chciał się ustawić pomiędzy tą obroną wartości praworządności, demokracji, państwa prawa, swobód obywatelskich, którą toczymy. I to nie tylko Platforma Obywatelska, bo duża część opozycji nie będąca platformą w ciągu ostatnich lat. A to jest kluczowa walka o przyszłość Polski i Polaków. O przyszłość demokracji w Polsce, o przyszłość praworządności w Polsce, także o Europę. A PSL też nie będzie bojkotować TVP. No, nie kto inny jak prezes Kośniak-Kamysz wezwał do tego, aby w telewizji polskiej dokonać zmian personalnych. I wystąpił z tą inicjatywą kilkanaście dni temu. Ale to nie oznacza, że nie będą chodzić do TVP. Rzecznik Telewizji Publicznej powiedział, że
No ale Kosiniak-Kamysz ma identyczną ocenę TVP jak Platforma Obywatelska. Ale wy będziecie namawiać PSL i SLD do tego, żeby bojkotowali? Nowoczesna sama wczoraj przyznała o tym, że z taką inicjatywą występowała już wcześniej, więc ze strony ugrupowań opozycyjnych jest jednolite, krytyczne podejście do TVP. Co nie przekłada się na bojkot. Co nie znaczy, że w formach, że w sposobie zachowania się zachowujemy się identycznie. Czy będziecie namawiać SLD i PSL do bojkotu TVP? Przede wszystkim będziemy starać się z pozostałymi partnerami z opozycji tworzyć jednolity blok wyborczy w wyborach do Europarlamentu, a później do Parlamentu Narodowego. Ale wróćmy do śmierci Pawła Adamowicza. A co z odpowiedzialnością? Odpowiedzialnością osób, które nadzorują instytucje, mam na myśli policję, służby więzienne. No to niezmiernie ważna sprawa. Chociażby ujawniona wczoraj wieczorem notatka, czy też raport służby więziennej, tuż przed wyjściem mordercy Pawła Adamowicza z więzienia, który mówi o poglądach politycznych antydemokratycznych, gdzie Platforma przedstawiona jest, gdzie Gdańsk jest przedstawiony jako siedlisko Platformy, a morderca Pawła Adamowicza mówi o tym, że widział Jarosława Kaczyńskiego jako dyktatora. Otóż ten człowiek, opuszczając więzienie, miał jasno zdefiniowane poglądy polityczne i dlatego nikt nie ma prawa w tej chwili powiedzieć, że nie było to morderstwo polityczne. Dochodzenie do, jak doszło do tego, że taki człowiek mógł znaleźć się poza nadzorem policyjnym, jest sprawą kluczową. Marek Chrzanowski wychodzi z aresztu. Szef NBP wcześniej wydał taką opinię bardzo, bardzo pozytywną na temat byłego szefa KNF-u. Dla pana dziwne jest to, że szef NBP Adam Glapiński nie został jeszcze przesłuchany? Albo że pozostaje wciąż na stanowisku? Chyba został już przesłuchany. Natomiast najważniejsze jest to, kto inspirował to spotkanie pana Chrzanowskiego z panem Czarneckim. Czy to spotkanie było z inspiracji samego Chrzanowskiego, czy też z piętra wyżej. No, dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, choć są to anonimowe na razie źródła, o tym, jakoby Chrzanowski zeznał, że to spotkanie doszło z inicjatywy prezesa Glapińskiego. Zobaczymy, jakie są fakty w tej sprawie, czy te doniesienia się potwierdzą, bo jeśli by się potwierdziły, to by znaczyło, że pan Glapiński był zaangażowany przynajmniej w plan Zdzisława, czyli przynajmniej w tę próbę przejmowania banków za przysłowiową złotówkę, jeżeli nie zgodziłyby się na układ z władzą. Czyli zastosowanie takiego mechanizmu wschodnioeuropejskiej, rosyjskiej, powiedzmy sobie szczerze, kryszy, która do tej pory miała charakter mafijny, to znaczy ochrony w przypadku, jeżeli ktoś się podporządkuje temu, który jest silniejszy i który potrafi postraszyć. Afera KNF to afera Prawa i Sprawiedliwości, to afera również Jarosława Kaczyńskiego. Wspomniał pana o tym, że Adam Glapiński na początku lat 90. wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim palili kukłę Lecha Kaczyńskiego, Lecha Wałęsy. No i od tamtego czasu są politycznymi, albo nawet wcześniej druhami. No, jak daleko prowadzą te tropy, jeszcze nie wiemy. Jak wysoko sięga ta afera, też jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że czas pozwoli na to, żeby te sprawy wyjaśnić i że nie tylko prokuratura, ale też posłowie, senatorowie dysponujący narzędziami pozyskiwania informacji będą w tej sprawie pomocni i że uda nam się, może nie jutro, może nie pojutrze, ale dojść do prawdy o tym, jak wysoko sięgają korzenie tej afery. I na koniec Prawo i Sprawiedliwość zapowiada nowe programy socjalne, nowe Super 500+.
na wybory dla Polaków, podniesienie kwoty wolnej, wiele różnych rzeczy, które mogą pomóc żyć Polakom, które przemówią do Polaków również ze względów finansowych. Jak Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska chcecie zabiegać o wyborców, kiedy naprzeciwko macie ugrupowanie rządzące, przedstawiające właśnie tego typu programy socjalne, przemawiające do Polaków? Czy licytujecie PiS? Można rywalizować. Niekoniecznie trzeba przelicytowywać. Można przedstawiać własne rozwiązanie, tak jak przez analogię, panie redaktorze, tak jak w czasie kampanii samorządowej. Z jednej strony PiS mówiło o dalszej... PiS szedł w kierunku centralizacji państwa, idzie w kierunku centralizacji państwa, a myśmy zaproponowali wyborcom decentralizację. Zaproponowaliśmy na przykład w owym czasie, że marszałkowie województw też powinni być wybierani. Zaproponowaliśmy to, żeby marszałkowie, zarządy województw i sejmiki przejęły wszystkie kompetencje wojewodów w terenie, żeby nie było tego dualizmu władzy. A zatem zaproponowaliśmy decentralizację państwa. Ale z drugiej strony macie 500+. To 500+ bardziej przemawia do Polaków, czy też nowy program, który ma być na miarę 500+, niż decentralizacja. 500+ ze strony Platformy Obywatelskiej nie tylko, że jest akceptowane, ale będzie kontynuowane po ewentualnym przejęciu władzy przez opozycję. Po drugie, będzie także rozszerzone o pierwsze dzieci. Natomiast co do innych programów socjalnych, przedstawimy nasze propozycje w odpowiednim czasie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem pan senator Bogdan Klich. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.